To wydarzyło się niedługo po mojej przeprowadzce w 2003 roku. Zamieszkałam wtedy w dużym i naprawdę ładnym domu, który został wybudowany w latach 50. Pewnego dnia podlewałam kwiaty w ogródku, kiedy nagle kątem oka coś zobaczyłam. Na naszym podwórku stał jakiś nieznany mi mężczyzna. Był ubrany w strój roboczy, a jego głowa była lekko pochylona w bok. Całe jego ciało drgało w nienaturalny sposób. Kiedy mężczyzna mnie zobaczył, uprzejmie się do mnie uśmiechnął. Pomyślałam, że to robotnik, który wykonuje jakąś pracę u sąsiadów i po prostu się zgubił. Gdy jednak stanął ze mną twarzą w twarz, zdałam sobie sprawę z tego, że to było niemożliwe. Kiedy przetarłam oczy i dokładnie się mu przyjrzałam, zauważyłam, że jego szyja była złamana, a głowa wisiała mu w nienaturalny sposób. Mężczyzna zaczął do mnie machać, ale ja byłam zbyt przestraszona, żeby choćby krzyknąć. Próbowałam się uspokoić i kiedy w końcu mi się to udało, mężczyzna rozpłynął się w powietrzu. 2 dni później obudziłam się o 3 w nocy. Usłyszałam hałas dochodzący z sufitu. Brzmiało to tak, jakby ktoś w bardzo ciężkich butach chodził po dachu. Zaczęłam panikować, myśląc, że to może być włamywacz. Jednak przypomniałam sobie, że ta część dachu jest zniszczona i tak cienka, że nikt nie byłby w stanie po niej chodzić. Kroki nagle ustały i kiedy zdążyłam się już uspokoić, usłyszałam kolejny okropny dźwięk. Był to głośny, męski krzyk, a następnie po nim głośny łomot, jakby ktoś spadł z dachu. Zakryłam głowę kołdrą. Ręce, jak i całe moje ciało drżały. Dopiero po jakichś 10 minutach ciszy powoli odsłoniłam głowę. Panowała kompletna cisza. Nic więcej nie usłyszałam ani nie zobaczyłam, ale tej nocy i tak nie mogłam ponownie zasnąć. Następnego ranka zaczęłam szukać informacji o naszym domu. Ku mojemu zdziwieniu znalazłam wzmiankę w starej gazecie o robotniku, którego widziałam parę dni wcześniej w ogrodzie. W 1958 roku mężczyzna został zatrudniony do naprawy dachu, podczas gdy właściciele byli na wakacjach. Robotnik podczas pracy stanął na starej desce i tracąc równowagę, spadł z dachu, łamiąc kark. Nie był w stanie nikogo zawołać na pomoc, a właścicieli nie było przez kolejne 2 tygodnie. Znaleźli go dopiero po powrocie, jednak ten już nie żył. To dźwięki tego zdarzenia słyszałam poprzedniej nocy. Mimo lekkiego strachu, zaczęłam współczuć mężczyźnie. Od tego czasu regularnie go widuję i całkowicie przestałam się go bać.